Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i opowiem o jednym sporym problemie, który trapił mnie od samego początku robienia filmów. Na koniec filmu opowiem również o moim takim innowacyjnym rozwiązaniu, które zamierzam wprowadzić. Jak sami wiecie, wideo jest wspaniałą formą komunikacji. No, niestety mało kto z nas rodzi się wspaniałym mówcą przed kamerą. I szczególnie na początku możemy się czuć obezwładnieni jakąś tremą, lękiem czy innym podobnym do tego uczuciem. Szczególnie możemy się sfrustrować, kiedy ktoś jeszcze negatywnie skomentuje nasz sposób mówienia, często dając przy tym tak zwane dobre rady. No i w tym wideo postaram się pokazać jakiś mój sposób na to, aby w miarę płynnie mówić przed kamerą, a musicie mi wierzyć, że mówcą raczej jestem kiepskim, a pierwsze moje filmy po prostu były fatalne. Jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę sobie obejrzeć te pierwsze filmy, pierwszą moją twórczość, to zapraszam na kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. No, na niektórych filmach w komentarzach nie pozostawiono nawet suchej nitki. Ale do rzeczy. Pierwszą sprawą jest tutaj zrozumienie roli YouTube. Ludzie oglądając Ciebie czy mnie nie spodziewają się tutaj jakichś produkcji telewizyjnych, no bo tego mają no, telewizję. I w telewizji są panie z pięknym make-upem, czy panowie ładnie przypudrowani, aby dobrze wyglądali w kamerze. Na YouTubie sprawa jest nieco inna. Widzowie raczej spodziewają się jakichś scen z prawdziwego życia, chcą widzieć człowieka autentycznego, a nie klepiącego coś wyuczonego na pamięć lub czytającego tylko z przysłowiowej kartki. Stopniowo pozwala to zyskać zaufanie widza, no a czasem nawet wiernego użytkownika Twojego kanału. Więc nie ma dramatu, nie ma co robić dramatu, jeżeli zgubiłeś jakieś słowo, czy się pomyliłeś. Najwyżej wychwyci to ktoś w komentarzu i zwróci mniej lub bardziej złośliwą uwagę, no często ze wspomnianymi wcześniej dobrymi radami. Osobiście z reguły w takim przypadku oglądam również kanał piszącego. No, jak widzę, że tam raczej za wielu filmów nie ma lub filmów typu gadająca głowa w ogóle nie ma, proponuję wtedy tej osobie odpowiedź wideo, w której może mi pokazać, jak to ona poprawnie mówi. No, dostałem kilka takich komentarzy, no i jak dotychczas nie zdarzyło mi się, aby ktoś podjął takie wyzwanie i coś wysłał mi w formie filmu, no i odpowiedzi wideo oczywiście. No, mała taka statystyka, regułą tutaj wydaje mi się fakt, że im ktoś ma słabszy kanał i jest raczej biernym odbiorcą na YouTube, to ma więcej do powiedzenia, dużo więcej do powiedzenia na kanał, na temat kanałów innych osób. No, nie oznacza to oczywiście, że należy lekceważyć takie krytyczne głosy i nic nie robić, aby się poprawić, aby się jakoś udoskonalić. No ale pewien dystans w stosunku do takich komentarzy jest również konieczny. Jeżeli chodzi o sprawdzone przeze mnie strategie, to w moim przypadku na pewno nie sprawdziło mi się uczenie tekstu na pamięć oraz czytanie z kartki. W pierwszym przypadku, jak coś zapomniałem, czy wypadło mi słowo, to w zasadzie było już po filmie. Zacinałem się jak stary zamek i musiałem wszystko w zasadzie powtarzać od nowa. No montaż niewiele pomagał, nawet był często krytykowany jako film. Film był krytykowany jako po prostu zbytnio zmontażowany. Natomiast czytanie z kartki wygląda fatalnie. No nie czytam w tej chwili z kartki, ale wygląda to fatalnie przed kamerą, patrzysz na dół, patrzysz na górę. W zasadzie nie masz kontaktu wzrokowego ze swoim widzem. No, nie patrzysz na widza, lecz na kartkę i jest w zasadzie to zaprzeczeniem celu, jakim jest zdobycie oglądania, zaufania oglądającego, no a nie tej kartki, z której czytasz oczywiście. No, możesz również, nie wykluczałbym tej kartki do końca, ponieważ możesz oczywiście coś zacytować czy przeczytać, ale zdecydowanie lepiej się wygląda na YouTube patrząc w obiektyw kamery. No, w moim przypadku ujawnię te moje nieszczęsne strategie. Zdecydowanie
pomogło mi użycie laptopa jako telepromptera, który jest umieszczony, tak jak w danej chwili tutaj do Was mówię, pod obiektywem kamery, bezpośrednio pod obiektywem kamery. W sieci są całe tony oprogramowania, płatnego, bezpłatnego. Ja tutaj zdecydowałem się na taką płatną wersję softu do ściągnięcia ze strony. No tutaj jest ta strona internetowa, no ale ładnie, to jest taka strona www.movieclipbeats.prompt.html. Także jak ktoś ma ochotę, proszę sobie tą stronę odwiedzić. Jest na tej stronie zrobiona przez tego samego autora oprogramowanie darmowe. No i tak szczerze mówiąc, nie zauważyłem jakiejś większej różnicy w tym płatnym i darmowym. No, autor twierdzi, że to płatne, można tam wpisać większą ilość znaku, powyżej 2500. Czy to tam do filmu na YouTube jest potrzebne, czy nie, sprawa względna. Natomiast ciekawą sprawą jest, że prawdopodobnie już niedługo wejdzie wersja z polskimi znakami i pozwoli to uniknąć pomyłek przy czytaniu. No takie, można by powiedzieć, przysłowiowe, na przykład kredyt hipoteczny, własny kąt. No nie oznacza to samo, co kredyt hipoteczny, własny kat, czy własny kat. No aczkolwiek można powiedzieć, różnie z tym pożyczaniem pieniędzy od banków bywa. No i tutaj ujawnię mały sekret. Następnym etapem będzie budowa mojego własnego telepromptera. No sprawdziłem różne wersje i nie ma jakiegoś tam telepromptera taniego do kupienia, natomiast jest tyle różnych tam typu zrób to sam wideo w internecie, że zdecydowałem się na zrobienie tego telepromptera. No i jako niespodziankę na pewno nakręcę film o jego zrobieniu. Postanowiłem również kręcić krótsze wideo jako jedną ze strategii. Nie jest to łatwe, szczególnie jeżeli chcę wytłumaczyć jakąś zawiłość prawdą czy instrukcję. No ale to wszyscy znawcy problemu podkreślają, że uwaga youtubersów, uwaga widzów jest krótka i lepiej się dostosować poprzez zrobienie trzech krótszych filmów, które ktoś obejrzy, niż jednego długometrażowego tasiemca, który obejrzy tylko sam autor. Jeżeli masz komentarz jakiś do tego filmu, to zapraszam na swojego bloga videomarketing.pl lub tutaj na samym dole komentarze kanału YouTube poniżej. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji mojego kanału YouTube. Jeżeli masz jakiś swój sposób, aby uniknąć tej nieszczęsnej tremy jąkania się podczas tworzenia filmów typu gadająca głowa, no serdecznie zapraszam właśnie do dodania tych porad. No na tym muszę niestety kończyć. Obiecałem krótkie wideo. Mówił Wasz Darek Kraśnicki, dyżurny komentator wideo marketingu na kanale YouTube. Bye bye wszystkim moim wielbicielom, których na razie nie mam zbyt wielu. No ale to jest dopiero początek, grudzień, połowa grudnia 2010 roku. Jeszcze raz bye bye.